Starcie to też rozsądzi, bo... Wydaje mi się, że Vitality B jest trochę lepsze mimo wszystko, bo Excel ma na pewno dużo słabości, w które można uderzyć. Vitality B gra naprawdę dobre League of Legends pod względem makro, a to są fundamenty, które zawsze warto mieć i które trudno jest zburzyć. Asus ROG Elite, tak jak mówiłeś, nie ma dzisiaj Goshu Jina, jest za to Chopstick i... Nie mają także jednego bana. Nie mają jednego bana, tak jest. Więc Boże. Tylko Yumi. Oraz ban. A Yumi, no właśnie, czy pojawi się tutaj Heimerdinger, o którym wczoraj tak łapczywie rozmawialiśmy ze względu na to, że została przepuszczona zarówno Yumi, jak i Heimerdinger w spotkaniu Rogue Sports Club przeciwko Excel. Jednak nie, Heimer otwarty, ale... Czy to będzie first pick? Panteon otwarty, Maguire, pamiętaj, casting na Panteonie? Mimo wszystko jednak to będzie Syndra blind pick, to jest... Okay. Coś, co będziemy widzieć na tym turnieju prawdopodobnie bardzo często, bo jest tu pewna tendencja, kiedy jesteś po niebieskiej stronie. Chciałbyś może dołożyć trochę więcej mocy na swoją dolną alejkę, żeby nie wybierać jej tak wysoko. Wtedy weźmiesz po prostu Syndrę, bo ona radzi sobie całkiem nieźle w większości meczapów właśnie na środkowej alei. Bardzo solidny champion, rozkręca się też w tym czasie, w którym chciałbyś, żeby twój midlaner naprawdę był silny, więc okolica jednego, dwóch przedmiotów. I tak jak powiedziałeś, na tym turnieju już powinniśmy się do tego przyzwyczajać. Syndra często będzie wybierana na pierwszym wyborze, no ale z drugiej strony mamy odpowiedź Sejuani, która, ojej, od jak dawna jest w tym panteonie championów, które zawsze będą wybierane, które zawsze będą silne. Tutaj akurat nie dziwię się. No i to często do Sejuani dobierane są właśnie herosy, które dysponują atakami wręcz, ze względu na to, że świetnie współdziałają z jej umiejętnością pasywną, czyli nakładanie tych ogłuszeń. No tak jest. I Irelia jest na pewno świetnym przykładem. Też widzieliśmy bardzo często Camille, ale Irelia zwłaszcza mi się podoba, bo możesz zawsze doskoczyć i zadać może ten jeden brakujący autoatak, który sprawi, że Sejuani będzie mogła użyć swojego E. Bardziej, że jakby Flawless Duet też jest łatwiej trafić. Jasne, jasne. Właśnie to jest to, do czego zmierzałem i też możesz sobie poskakać. Atak speed jest większy też, kiedy masz nastakowaną pasywkę, więc szybciej będziesz wbijał Sejuani właśnie w jej pasywkę. Okej, Excel. Standardowa odpowiedź. Widzisz w drużynie przeciwnej Sejuani potężny ultimate. Wybierzesz Sylasa. I tutaj można było się trochę zdziwić, dlaczego Sylas nie został wybrany w pierwszej rotacji, dlaczego Sylas nie został podjęty przez Asus ROG Elite, ale prawdopodobnie priorytety obydwu zespołów właśnie oscylowały wokół tych punktów. I Heimerdinger otwarty! Ach, Jarnan będzie grał na Tristanie, na której pokazał już się z dwóch różnych stron. Dobry początkowy etap rozgrywki, ale potem w tych walkach drużynowych czasem lubił sobie zbyt daleko wskoczyć. I gdyby to było G2 eSports, to moglibyśmy powiedzieć, że jeszcze nic nie wiadomo, bo ta Tristana mogła pójść na środkową aleję, ta Syndra na przykład na dół dla Perksa, Sylas na górę, ale spodziewamy się jednak, że będzie to Sylas dla Taxera, że będzie to Tristana dla Hjarnana. Raczej Special zbyt dużo gier nie zagrał. Excel UK było Illuminar, to byśmy zobaczyli prawdopodobnie tą Tristanę w rękach Pukiego. No ale właśnie, na midzie albo topie. Oczywiście szkoda, że nie mamy naszych reprezentantów z Polski. HG trzecie miejsce niestety nie dało im możliwości awansu, a sądzę, że bardzo wielu fanów chciałoby ich zobaczyć, bo w końcu to Illuminar Gaming jako polska formacja najdalej zaszła w tych rozgrywkach EU Masters. Pamiętamy ten finał przeciwko Origin, które było wtedy napakowane naprawdę tymi mocnymi nazwiskami, koreańskimi zawodnikami itd., itd. To były stare czasy. Prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze szansę chociażby w następnym sezonie zobaczyć Illuminar bądź inne zespoły z Polski. No ale jak na razie jeszcze wracamy do tego spotkania. Wybrany Braum, żeby tutaj dołożyć trochę synergii z Glacialami. Tak jest synergia z Glacialami, ale nie będzie Luciana na dolnej alejce od tego Brauma, ponieważ Excel po prostu go wykluczy. Z drugiej strony ban na Morganę, więc nie będzie negacji układania tych puzli za pomocą Black Shielda. Wcale mnie to nie dziwi, z drugiej strony jednak jestem bardzo ciekawy, na co zdecydują się zawodnicy Asus na dolną alejkę właśnie, bo zauważ, że Kai'Sa cały czas jest opcją. I Kai'Sa teoretycznie nie jest najgorsza przeciwko Tristanie, ze względu na też te natychmiastowe obrażenia, które potrafi jej zadać. Jeżeli Tristana tylko zdecyduje się, żeby na ciebie wskoczyć, do tego masz tarczę, jesteś w miarę uniwersalnym strzelcem i ogólnie na tym turnieju wydaje mi się, że Kai'Sa powinna być bardzo wysoko stawiona, tak, jeżeli chodzi o priorytet. No i też była. Pamiętajmy, że często wybierana jako ten pierwszy, drugi wybór, na pewno w pierwszej rotacji gdzieś ta Kai'Sa zamykana. Wcale nie decyduje się na wykluczenie jej Excel. Chcieli nam zasugerować, że może chcieliby ewentualnie tą Kai'Są zagrać, a Tristaną na górze. Okay. No, było ciekawe, ale raczej szczerze wątpię. Teemo, no tego gagatka raczej nie ujrzymy w tej grze. Ogólnie mówiąc o Chopsticku, ten zawodnik wszystkie z trzech gier, które zagrał w barwach Asus ROG Elite, przegrał. I co ciekawe, była tam jedna gra na Lee Sinie. Widać, że zawodnik wszechstronny. Akurat to nie było oczywiście na strzelcu, ale Dravena pokaże nam pierwszy raz. I Draven ma tendencję do tego, żeby dominować dolną aleję, ale
czy naprawdę chcesz zdominować Hiernana oraz Kasinga, który dostaną swoje sztampowe postacie, chociażby tego Panteona, jeżeli oczywiście on zostanie wybrany, bo jak na razie tylko przez chwilę... Wcale bym się nie zdziwił, tak jest. I szczerze mówiąc, bardzo mnie dziwi, że Asus ROG Elite po prostu go nie wyklucza w drugiej rotacji, bo widzieliśmy tego Panteona właśnie w rękach Kasinga już parę razy i on sprawdzał się naprawdę fenomenalnie i wydaje mi się, że ta postać jest jeszcze zbyt krótko w grze, żeby drużyny znalazły na nią pełną odpowiedź. Ja się z tobą zgodzę, bo czego obawiasz się w rękach Kasinga? Czy tam Kencha wraz z Tristaną? Villeana, czy Thresha, w sensie jasne, to są poniekąd ikoniczne wybory Kasinga, ale on cały turniej i on jeszcze playoffy w Wielkiej Brytanii, w sensie finały zagrał tym Panteonem, więc czemu miałbyś go nie wykluczyć, kiedy to działało po prostu tak dobrze i jak na razie Excel po prostu dostaje wszystkie wybory, które chciało. I do tego jeszcze Victor pod skalowanie na środkową aleję prawdopodobnie przeciwko Syndrze i Tyrellia zostanie wysłana na górną aleję przeciwko Gnarowi, więc widzimy już mniej więcej, jak przebiegły te drafty, którego draftu jesteś większym fanem, bo wydaje mi się, że tutaj obydwaj zgodzimy się, że to jest Excel. Excel, ponieważ komforty z drugiej strony, pamiętajmy, że Asus ma całkiem komfortowe dla siebie zestawienia, bo Irelia w Gnara jest całkiem okej. Okay. Pamiętajmy, że Gnar jest świetny wtedy, kiedy nie możesz skrócić dystansu. Kiedy możesz skrócić dystans, nagle się okazuje, że... Historycznie Irelia, Kamil, właśnie te postacie były świetne przeciwko Gnarowi. Sejuani ma bardzo dobrą synergię, więc mogą zawodnicy Asus ROG Elite grać gdzieś tam w okolicach topside'u. Wiktor się wyskaluje i jeżeli zdecyduje się na wzięcie oczyszczenia, to raczej Syndra nie będzie stanowiła zbyt dużego problemu. No i oczywiście Sylas, który jest w stanie podebrać ten ultimate Sejuani. Więc tutaj Cleanse 200 IQ, tak? Tak jest. Mimo wszystko Syndra jest jednak zdecydowanie silniejsza na tym początkowym etapie rozgrywki, nawet po pierwszym. I w środkowym też, tak pamiętajmy, dobre ulti Syndry to jest minus jeden i to całkiem bezpieczne minus jeden, bo nawet nie potrzebujesz tego trzeciego poziomu ultimate'a, żeby mieć większy zasięg, wystarczy, że po prostu podejdziesz, rzucisz swojego ultimate'a, może dograsz Ignite'a. Ale z drugiej strony jest ten Braum i to też jest inteligentny wybór, bo o tym nie pomyślałem. Braum przeciwko Syndrze jest w stanie zablokować swoimi drzwiami czy tarczą. Zależy, kto jakim skinem gra. Właśnie większość tych sfer, które w ciebie lecą za pomocą Unleash the Power, czyli jej umiejętności specjalnej. Mm-hmm. I Braum też był bardzo często tym wyborem, który się właśnie pojechał przeciwko Syndrze. Ogólnie każdy tankowny support, czasami byłby to też Alistar, aczkolwiek tego Syndra może akurat odrzucić. Tam Kench też jest całkiem... Tam Kench tak jest, możesz po prostu połknąć skazanego. Cel, akurat dostał R-kę. Tak, jest również Nautilus, ponieważ Syndrę zdecydowanie łatwo jest zainicjować wtedy, kiedy ona próbuje wyjść trochę ofensywnie, żeby rzucić swoje czary. Wtedy możesz po prostu od razu ją przyciągnąć, czy też rzucić swój Depth Charge, więc tutaj różne były na pewno pomysły. Ten Braum wygląda nieźle i właśnie chciałem do tego trochę nawiązać, że draft Excel jest bardzo komfortowy, ale draft Asus wcale nie jest taki zły. To nie jest tak, że zawodnicy Excel już wygrali grę w Champions Selekcie. Wcale nie, więc jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie zagrane, bo Asus wczoraj nam pokazało, że oni naprawdę potrafią walczyć. To prawda. Wydaje mi się tylko, że jednak problemem będzie chociażby Chopstick. Okej, nie widziałem jeszcze tego zawodnika, nie widziałem, jak się zaprezentuje. Może to jest as w rękawie, ukryta tajna broń Asus, ale kiedy... jakby zamieniasz swojego głównego strzelca, który naprawdę wczoraj w meczu... Koszuczyń był ważny, tak jest. Świetnie. To tutaj widzę, że to będą duże problemy. Sądzę, że to jest taki trochę rzut monetą z tym Dravenem. Albo zabijemy przeciwników dwa razy i gra się ze snowballuje na naszą korzyść, albo wręcz odwrotnie. Excel jednak z inwazją, ale tutaj szybko Darkrai zauważy przeciwników i Excel może się uczyć inwazji. Przede wszystkim ze względu na to, że grają z Fnatic w swojej lidze regionalnej, a główny skład Fnatic jest znany z tego, że lubią na pierwszym poziomie wejść agresywnie. Plus Kasing oraz sam Hiernan mają duże doświadczenie z Leca, więc wydaje mi się, że te drużyny, które już nieco rozgrywek na profesjonalnej scenie odbyły, będą właśnie próbowały takich innowacyjnych wejść na poziomie pierwszym. Tak jest, bo to też zawsze jest duży komfort, kiedy jesteś zgrupowany, kiedy jest komunikacja. Zauważ, że Kasing nawet nie rozdał jeszcze żadnej swojej umiejętności, więc potencjalnie mógłby tutaj zacząć zwój i wtedy mieć to pewne ogłuszenie. Wtedy dotarcie do takiej walki wcale by nie było takie trudne dla reszty drużyny. Mimo wszystko jednak Asus całkiem nieźle rozpoznało tą sytuację i to wszystko rozejdzie się po kościach. Zawodnicy się ustawią Sejuani na swoim czerwonym wzmocnieniu, to jest normalne. Wiktor pomoże, zauważ, że Zoir będzie grał chyba na górnej alejce. Okej, okay, czyli ten Wiktor został przesunięty na górną aleję. Nie mamy tutaj Niko, więc akurat wszelkie nieścisłości względem portretów postaci są wyjaśnione. I Wiktor przeciwko Gnarowi też wydaje się w porządku, ze względu na to, że obydwaj operują dosyć długim zasięgiem, ale tak jak powiedziałeś, możliwe, że po zakupie pierwszych przedmiotów wtedy Irelia zostanie wysłana na górną aleję. Bo na początku mimo wszystko trudno będzie jej cokolwiek zrobić w Gnara, chociaż z drugiej strony jest w miarę kruchy, jeżeli nie ma mega formy. To prawda, z drugiej strony jednak pamiętajmy, że Irelia może być celem wczesnej agresji ze strony Taxera i też pamiętajmy, że przez to, że Zoir pójdzie na górną alejkę i ten LPL-owski swap się dopełnił,
no, nie zdecydował się na wzięcie klęza, a to oznacza, że będzie o wiele bardziej wystawiony i o wiele bardziej kruchy w późniejszych etapach gry, kiedy dojdzie do teamfightów. Mimo wszystko jednak to jest całkiem ciekawy pomysł, bo zauważ, że Wiktor nie gra tutaj kleptomancji w tym matchupie tak czy siak. Zdecydował się po prostu na Summon Eri, więc będzie mógł Gnara obijać i wcale tej kleptomancji by nie mógł na nim stakować, bo jest to też postać zasięgowa, więc właśnie, kleptomancji może być problematyczne w momencie, w którym obydwu twoich przeciwników na solowych alejach dysponuje atakami zasięgowymi, a nie chcesz go wysyłać na dół, żeby nawet Panteona obijać. To oczywiście tylko tak czysto teoretycznie, jakbyśmy myśleli o przypisaniu linii. O, zobacz, Taxer, to jest ciekawe, stracił bardzo dużo życia, bo chyba dosyć małą pomoc otrzymał od Sendo. Będzie musiał się teraz wycofać, zakupił drugi komponent do dżungli i będzie szedł w kierunku swojego dolnego lasu. Oczywiście Kolamax o tym nie może wiedzieć, ale Kolamax chodzi z gankiem i special będzie pozbawiony swojego błysku. Oj, wydaje mi się, że tutaj mogli pociągnąć za spust zawodnicy Asus. Okej, okay. Darkrai miał jeszcze drugi poziom, ale wydaje mi się, że jako chyba jeden, Flawless tak, Duet jest dostępne, tak, więc tak dwa flesze. Zaczynasz z Q albo Z, więc tutaj dwa flesze były pełne staki ze strony Kolamaxa. Dlaczego tutaj nie weszli w speciala bardziej agresywnie, chociaż może to zrobić sam Darkrai? Jednak Blade Search niedostępny, więc Irelia nie może grozić w takich sytuacjach. Jasne, prawda, jest trafione ogłuszenie, ale po prostu nie będziesz w stanie dogonić swojego przeciwnika, który ci zwyczajnie ucieknie. I tak wydaje mi się, że nieco zbyt zapobiegawczo. Tak, Syndra już spaliła swój błysk, może miała nawet Scatter the Week, ale mimo wszystko była tam szansa na jakąś eliminację, a teraz może być spotkanie obydwu leśników w okolicach dolnej alei. Tak, ser pełne punkty zdrowia, tym razem wrócił przed chwilą do bazy. Ale już nie powalczy o kraba, który przejęty przez samego Kolamaxa. I to na pewno cieszy Sejuani, kiedy możesz dostać minimum jednego kraba w tak ofensywnym matchupie, jakim jest Sylas, wtedy na pewno się cieszysz. No i też dziękujemy produkcjo. I też wszystkie karty, przesunięte, okej. Okay. I też wszystkie karty sprzedane, bo zawodnicy Asus wiedzą, że Taxer jest w okolicach dolnej alejki teraz, więc na pewno Zoir oddycha w tym momencie spokojnie, bo wie, że nie będzie dostało żadnego dive'a. Też na czwartym poziomie byłoby to raczej niemożliwe, ale kupili trochę informacji, to jest dla nich najważniejsze. Sejuani jeszcze się nie cofała i ten czas właśnie wykorzystała na to, żeby się wrócić do bazy, a Taxer zgarnie kraba z górnej rzeki. Mm-hmm. I też patrzę na tą dolną aleję, bo tutaj zestawienie z Ravenem zazwyczaj nastawione na dominację. Wydaje mi się, że jednak to po pierwszym powrocie do bazy, po zakupie pierwszego przedmiotu, Draven będzie w stanie mocniej przycisnąć. Jak na razie ten Panteon jest po prostu zbyt silny i opresyjny, ale teraz Zoir może mieć problemy, bo aż trzech zawodników Excel pod górną aleją. I nie mają jak odpowiedzieć zawodnicy Asus, bo teleportacja wykorzystana na środku. Ale możliwe, że nawet nie dojdzie do tej całej sytuacji. Mimo wszystko zauważeni na tym wardzie postawionym wcześniej. I pamiętaj, jak trudno się dajwuje Wiktora w takim momencie. Szczególnie wtedy, kiedy musisz po prostu wejść ofensywnie z lasem. Wtedy dostajesz od razu pole grawitacyjne. Musisz błysnąć w drugą stronę albo po prostu oddać zabójstwo. Więc nie będą się tutaj decydowali zawodnicy Excel na to, żeby nurkować Zoira, bo gdyby cokolwiek poszło nie tak, byłaby to ogromna katastrofa, bo Wiktora nie chcesz przyspieszać w tej kompozycji za żadne skarby. Mm-hmm. I szczerze mówiąc, jak na razie te początkowe 5 minut wychodzi całkiem nieźle dla Asus, bo aż 500 sztuk złote przewagi, zastanawiam się, gdzie dokładnie zostało lokowane właśnie ten zasób po stronie drużyny reprezentującej ten bałkański region. No mimo wszystko to nie jest przewaga, którą byśmy w tym momencie mieli jakoś mocno wychwalać, ale zawsze na plus. Tak jest. Trochę u Wiktora tej przewagi na pewno i ten wróci się teraz na linię. Czy jest zakupiony już Hexcore? No, okej, jest pierwszy Hexcore, a to oznacza, że jeszcze lepiej możesz sobie radzić z falami minionów. W zasadzie od tego momentu w ogóle zaczynasz sobie jakkolwiek radzić z falami minionów, bo twój ulepszony laser sprawia, że w zasadzie to są dwa lasery. No tak, leci druga wiązka po tym pierwszym i wtedy komfortowo dobijasz sobie tylnie creepy. Sendo jednak, ofensywne wejście i zagrany od razu Gnar, Zoir będzie w tarapatach. Palona jeszcze ta burza chaosu, ale nie będzie w stanie chyba z tego uciec. Okej, okay, Senonet się nie decyduje, żeby próbować palić tutaj błysk. Okej, okay, bardzo tutaj zawodnicy wytrzymywali nerwowo całą sytuację, ale podejdzie Sejuani i ona tym razem może zrobić nieco więcej, chociaż Sendo nadal ma dostępny błysk, ale jeżeli spadną te staki na niego, zostanie zestunowany. Jednak nie. O, chociaż przenosi się na dolną aleję. Kasing bardzo agresywnie wchodzi. Kasing także do przodu używa swojego skoku, ale chyba nie wysadzi tej Slesa. Chociaż jeszcze jeden autoatak i nawet ten heal nie pomógł. Włócznia przebija na wylot tej Slesa i ten upada jako ofiara pierwszej krwi. No i tutaj zdecydowanie nierozważni zawodnicy Asus wyszli, ale też ta teleportacja od Hiernana była bardzo dobra, bo kiedy wydawało się, że tylko Kasing został na linii, wtedy Tristana od razu teleportuje i przeciwnicy są tak blisko, że możesz zacząć rozbijać swoją bombkę, a to jest niezwykle ważne. I pamiętajmy też, włócznia Panteona od poziomu 25% punktów zdrowia przeciwnika, z tego co mi się wydaje, zadaje ogromne obrażenia. Nawet nie musisz mieć 5 staków na swojej pasywce, żeby zadać naprawdę sporo obrażenia.
No widzieliśmy przed chwilą, pierwsza krew trafia do Kasinga. I szczerze mówiąc, ten wybór Panteona na dolną aleję całkiem mi się podoba, bo on w teorii ma kilka bardzo użytecznych mechanik, które mogą mu pozwolić na bycie realnie tym dobrym wspierającym. Ale chociaż o tym za chwilkę, bo tutaj Special miał małe kłopoty, ale Kasing jest, żeby go ubezpieczyć, wracając do Panteona. Przede wszystkim na pięciu stakach, czyli twojej umiejętności pasywnej, jeżeli użyjesz E przeciwników, nie, przepraszam, W jest stunem, prawda? W jest stunem. Jeżeli wskoczysz na przeciwników, to... Nie, co ja mówię? Jeżeli wskoczysz na przeciwników, to odpalasz Aftershocka, ale jeżeli masz te 5 staków i użyjesz swojego E, to wszelkie obrażenia są mitygowane. Nawet te ze strony I wieży. To przez 4 sekundy? Dokładnie. Bardzo długo. Jeżeli masz wbitą pasywkę, jeżeli nie masz, to jest chyba 2 albo 2,5, jakoś tak, więc... To bardzo ułatwia tobie zanurkowania, bo jako Panteon możesz zacząć przeciwnika bić, wtedy wieża ściągnie się na ciebie. Jeżeli masz nastakowaną swoją umiejętność pasywną, następnie odpalasz E, czyli te włócznie, które się też zasłaniasz własną tarczą, i przez 4 sekundy nie dostajesz obrażeń od wieży. To jest gigantyczna różnica na dolnej alei. Do tego Poke's Q jest całkiem przyjemny i jesteś w miarę wytrzymały dzięki swojemu stunowi, który w zasadzie jest point clickiem, no i do tego masz Aftershocka. Wydaje się super. No i nie zapominajmy umiejętności specjalnej. Może nie jesteś ultem Tamkencha, ale mimo wszystko możesz przenieść się w okolice swojego leśnika, czy na środkową aleję. Na środkową aleję masz całkiem niedaleko i ten zasięg sięga praktycznie z twojej alejki. Pamiętajmy, że może, tak jak mówiłeś, nie jesteś tam kęczem, ale te obrażenia z Ultimate'a, te obrażenia bazowe są naprawdę spore, więc jeżeli jakkolwiek dałoby się skombinować chociażby ogłuszenie od Speciala z tym właśnie skokiem od Panteona, to wtedy może być naprawdę duży problem na środkowej alejce. Tylko pamiętajmy, że Relia całkiem nieźle sobie radzi w takich sytuacjach, bo dokładnie wie, gdzie rzucić swój Flawless Duet, żeby ogłuszyć. Jasne, twój Defiant Dance nie zablokuje tych obrażeń, bo są to obrażenia magiczne i wiemy, Irelia już od dłuższego czasu obrażeń magicznych nie blokuje. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, ale jednak mimo wszystko Darkrai może z takiej sytuacji wyjść. Górna alejka jednak. Tutaj Sendo radzi sobie wyjątkowo dobrze, a Zoir jakby trochę zepchnięty do defensywy. No właśnie, warto powiedzieć, finały EU Masters ogłoszone będą rozgrywane w Katowicach, więc jeżeli chcecie dostać się na event, to tutaj była krótka informacja. Na pewno będziecie w stanie spotkać wielu zawodników najwyższej światowej klasy, albo europejskiej przynajmniej. No i a może polskiej? Polaków? Nie zapeszamy, bo ostatnio zapeszyliśmy i stała się krzywda. Ale nie można też tego oczywiście wykluczyć. Devil's One w tym roku wygląda całkiem nieźle. Nie można tego jak na razie powiedzieć o Rogue Esports Club, ale... Nie mów tak. Nie. Kuchajmy na zimne. Liczymy na to... Daj mi dokończyć. Liczymy na to, że dzisiejszy dzień będzie ten moment, w którym Polacy się odpalą i... Pamiętajmy, szanse są cały czas... To jest klątwa komentatorów, którą rzucamy. Dosłownie zaczynasz chwalić zawodnika, mówisz, jak dobrze radzi sobie podczas fazy liniowania, jak świetnie trafia wszystkie umiejętności, następnie dostaje ganka i zostaje wyeliminowany. My, mówiąc o polskich drużynach, chyba sprowadzamy na nich naprawdę jakieś nieszczęście. Więc ja będę stronił dzisiaj od oceniania. Dzisiaj kibicujemy Big w takim razie, tak? Kibicujemy Big i kibicujemy Falcon. Dokładnie, trzeba oszukać system. No niezłe tak, ultimate'y ze strony obydwu zawodników, chociaż Special musiał spalić własny błysk, więc tutaj przynajmniej tyle zyskało Asus ROG, ale jak na razie 11 minut i w miarę spokojna rozgrywka. Jedynie ta eliminacja na dolnej części mapy. Kilka walk. Ale ona nie przyniosła zbyt dużej przewagi w złocie, też pamiętajmy, i Asus zgarnęło sobie tego smoka oceanicznego. Na pewno fajna sprawa, szczególnie kiedy jesteś Wiktorem na górnej alejce i jak na razie twoja rola w tej drużynie ogranicza się tylko do tego, żeby przepychać falę minionów, wtedy po prostu kochasz tego smoka oceanicznego. Okej, Gnar jest w stanie jakkolwiek wejść z tobą w interakcję, przerwać ci tę regenerację many i zdrowia, ale zawsze jest to jakkolwiek pomocne. No, praktycznie dostajesz taką bardzo małą pasywkę Garena. Ważne też jest to, że ofiarą pierwszej krwi był Braum, a nie Draven, który już miał tak staków całkiem sporo za pomocą swojej umiejętności pasywnej, więc na pewno to złoto czeka dla Asus, żeby w jakiś sposób je zdobyć ze względu na chociażby Draven oraz jego umiejętność pasywną, więc tutaj szukałbym agresji właśnie w okolicach dolnej części mapy, tym bardziej, że przeciwnicy nie dysponują żadnym defensywnym summoner spellem, czyli nie ma tutaj heala, nie ma tutaj exhausta. Jeżeli uda ci się skombinować naprawdę sporą ilość efektów kontroli tłumu, taka Tristana czy Panteon mogą być szybko pod wysadzeniem. Okej. Podejście na środkową aleję, jest tutaj Tasteless, podbicie od razu i Darkrai chyba będzie wyeliminował Speciala, ale było na tyle, bo od razu idzie Refrak i Sendo się tutaj jeszcze pojawia, Kolamax, ale raczej to wszystko rozejdzie się po kościach. Jeden za jednego przy tym zanurkowaniu, sporo zasobów spalonych i po jednej, i po drugiej stronie.
Nie wiem, kto na tym wychodzi lepiej. Na pewno Excel jest w bardziej komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o Barona, o tego Heralda. Taxer oczywiście już go rozpoczyna. Na pewno, jeżeli mówimy o Excel, mogą być zadowoleni, bo to ta eliminacja trafiła do Syndry. Oczywiście w odpowiedzi też Irelia dla siebie przegarnęła trochę sztuk złota, ale teraz będzie wejście i jeszcze na tym megagnarze Sendo udaje się trzech zawodników zestunować, chociaż Tateless może uciec. Jest nadal dostępny. Jest special. Będzie teleportacja i ten Draven zadaje naprawdę sporo obrażeń, ale jednak jest tutaj Syndra i ona może zadawać także sporą ilość, chociaż... Oj, Chopstick się rozpędza! I te puzzle rozbite, to jest pierwsze zabójstwo dla Dravena. On może pogonić za przeciwnikami, chociaż Chopstick jednak się nie, na to nie zdecyduje. I to była sytuacja 5-5, prawda? Bardzo wiele tutaj zasobów spalonych i to jednak Asus wychodzi jako zwycięzcy. No i tak, i to na pewno było kluczowe dla Asus, żeby dać możliwość eliminacji właśnie Chopstickowi, żeby on w końcu spieniężył swoją pasywkę, którą tak skrupulatnie zbierał. Bo zauważ, że Hjarnan ma już zupełnie gołe Infinity Edge, więc ta Tristana na pewno... Jak już skrytuje, to naprawdę potężnie, a Draven jeszcze pierwszego przedmiotu nie ma. Będzie to oczywiście Blood Tester. Myślę, że ten już jest dostępny gdzieś tam w sklepie, bo Chopstick całkiem sporo, mówiąc kolokwialnie, sianka przytulił po tej eliminacji, ale mimo wszystko jednak, co najważniejsze w całym tym zamieszaniu, Excel podjęło proaktywnie tego Heralda i całe te próby spełzły na niczym, bo Asus nie dość, że ich powstrzymało, to jeszcze zgarnęło dla siebie eliminację, więc to jest całkiem niezła sytuacja. Wiktor cały czas skaluje i muszą mieć to zawodnicy Excel gdzieś z tyłu głowy. I te plejty zaraz spadną, więc nawet przejęcie Heralda nie pozwoli na jakąś większą ekspansję oczywiście. Bardzo przydatne w momencie, w którym chcesz zniszczyć tą pierwszą strukturę przeciwnika, szczególnie na środku, bo tą najtrudniej zgarnąć, a jest także odpowiednio najważniejszą strukturą dla każdego z zespołów, no oprócz Nexusa. Chociaż o Nexusie będziemy mówić prawdopodobnie w kontekście 30-35 minuty, jeżeli ta rozgrywka będzie dalej takim tokiem szła. Jak na razie jestem zaskoczony, bo Asus pokazuje się całkiem nieźle przeciwko Excel, które 4-0 jak na razie nie naruszeni. I cały czas będę to podkreślał, mam wrażenie, że wynik 4-0 przy Excel to jest kwestia tego, że po prostu nie zostali jeszcze wystarczająco mocno zweryfikowani, a Asus... A to wejście Sendo było fenomenalne. Oj tak, było fenomenalne. Czekał idealnie na to, kiedy jego... Pasywka wreszcie tam się skończy, więc oczywiście ten licznik Furii i tutaj wejście też Colmax. Chociaż nie wiem, czy skupienie się na przeciwnym Pantheonie było dobre i tutaj Zoir akurat miał ten wąski korytarz, w którym mógł najpierw Gravity Field rzucić, następnie swój Ultimate. No i ta eliminacja dla Dravena bardzo ważna. I to są te punkty na mapie, które Wiktor po prostu uwielbia, bo równo twoje W, jak i twoja umiejętność ostateczna naprawdę cały ten korytarz pokrywają, więc... Zdecydowanie dobra miejscówka dla Zoira, żeby tutaj rozpocząć jakąkolwiek walkę. Excel musi chyba o tym pamiętać, bo mało brakowało, a i Cassing byłby wyeliminowany w tym teamfajcie. Asus, podejście pod środkową alejkę, ale od razu jest teleportacja od Hjarnana. Raczej tutaj nie będą próbowali tej wieży skruszyć. Oddają trochę zbyt dużo zasobów, bo fajnie by było, gdyby Wiktor cały czas gdzieś tam stał na bocznej alejce i zgarniał sobie creepy, zgarniał sobie złoto i doświadczenie. Na razie to Sendo zostawiony sam sobie. Zaraz. Ale trochę tej wieży spadnie na dole. Rzeczywiście, ale... Sendo chyba nie gra Demolishera, więc... chociaż... Jak nie gra Demolishera, to co gra? Na pewno gra Demolishera. Okej, okay, nieważne. To prawda, też tak przez chwilę rzuciłem okiem w stronę jego Keystone'a i... Shield Bash na Gnarze? Nie, to się chyba nie stanie. Może zobaczymy, czy na pewno upewnimy się, jeżeli będzie obok jakiejś wieży. Ale jak na razie, wiesz co, patrzę na te przedmioty dla obydwu strzelców i w tym momencie to Chopstick jest silniejszy, ze względu na to, że dynamika Dravena polega na tym. Masz poziom 9, prawdopodobnie zmaksowałeś już swoje Q, które korzysta naprawdę z potężnej dawki tych obrażeń fizycznych, które zakupujesz. I do tego Bloodthirster jako sam przedmiot jest całkiem dobry dla Dravena, bo daje bardzo dużo AD, daje tobie oczywiście Lifesteala, który też będzie działał jeszcze mocniej ze względu na twoje topory, którymi ciosasz. I do tego masz także samą tarczę, a obrażenia krytyczne, one skalują się wraz z kolejnymi przedmiotami, ale może tym zaraz, bo Cassing ma duże problemy, chociaż jest to E, o którym mówiłem, blokuje większą ilość obrażeń, chociaż zostanie koniec końców wyeliminowany. I także Darkrai tutaj próbuje jeszcze przeciwników obijać, Zoir po teleportacji. Nic tak naprawdę nie trafiono od Darkraja? Oj, fatalna sytuacja i przede wszystkim Asus traci dwóch zawodników i... Ale to Asus przejął Heralda. Tak jest, ale Draven tutaj upadł, ma mieszane uczucia co do tego. Też pamiętaj, że zainwestowana była teleportacja wcześniej? Od Zoira? Zoir. Nie jestem chyba do końca fanem tego.
I to jest problematyczne w momencie, w którym wyrzucasz wszystkie swoje umiejętności przeciwnego Panteona, a on obok ma swoich sojuszników, bo jeżeli tylko uda mu się wyjść z tych efektów kontroli tłumu i przetrwa to inicjalne natarcie, to jest w stanie także użyć swojego E, ale teraz Special może mieć problemy, chociaż zaraz dołączy do niego Taxer i Taxer w tym momencie ściąga podatki ze swojego przeciwnika, prawdopodobnie pozbawi go głowy, bo jest błysk, są łańcuchy i jeszcze jeden autoatak i chyba uda się jednak Darkrai'owi uciec, chociaż naładowana ta włócznia i Cassing, shutdown dla niego. Kolejna eliminacja dla tego Panteona. Bardzo dzielny wojownik. Kola Max będzie formalnością. Popatrz, co robi Cassing. On tankował tą wieżę przez jakieś 6 sekund właśnie ze względu na swoje E. To jest fenomenalna umiejętność. Nie jestem jej fanem. najpierw dodatkowe resisty z Aftershocka, potem jeszcze odpalasz sobie tarczę na 4 sekundy. Nie wiem, jak można nie być fanem takich umiejętności, Tomku. Ale spoko. I to na suporcie. To... Ale spoko. AD Carry dostają pasywkę, która zadaje obrażenie, jak się wyeliminują. Hej! A Panteon? Tankujemy sobie wyżej przez 4 sekundy, mamy Aftershocka. No jestem po prostu słonym strzelcem, który wszystko, za wszystkie błędy swoje obwinia. Ale to jest twoja alejka, Tomek. Ten Panteon może być w twojej drużynie, pamiętaj. Częściej jest w drużynie przeciwnej. A jak ja mam Panteona na swoim wspierającym, to zazwyczaj widzę go z pierwszym przedmiotem, jakim jest... No właśnie, to co zaraz będzie wybierał Cassing, ale do tego nie Aftershock, tylko maksowanie Q i Dark Harvest, rozumiesz? Taki. O! Taki strzelec. Bardzo ofensywny. Cassing pewnie będzie się zdecydował na jemu Ghostblade. Na pewno więcej Letality. Weźcie od Asus jednak ich Jarna w poważnych tarapatach. Darkrai trafiony w Vanguard Search. W końcu potrzebowali tego zawodnicy Asus. Ta niezwykle cenna eliminacja na Jarnanie się dopełniła. Dodatkowo jeszcze Herald uderzy w środkową alejkę. XL zupełnie wygnane ze środka. I trochę to powróci do rozgrywki Asus ROG, bo oni w tym momencie zminimalizowali straty do 1000 sztuk złota. Pierwsza struktura, przynajmniej dla tego zespołu, wpadła przed chwilą. Sendo może użyć swojego ultimate'a właśnie, żeby wyczyścić falę minionów. I tak żadna walka się nie szykuje i nie oszukujmy się. W ostatnich aktualizacjach Gnar naprawdę dostał te przyjemne buffy na czas odnowienia swojej umiejętności specjalnej. I zawsze się zastanawiałem, bo umiejętność specjalna Gnara to Gnar. 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 I tam jest jeszcze wykrzyknik, więc powinieneś... No to zrobiłem go właśnie przed chwilą. Gnar! No dobra, nie będziemy się bawić w ten sposób, ale... Masz rację. Jest tam wykrzyknik na końcu, co chyba dotkliwie tutaj zaakcentowałem. Tak krótki, od 11 poziomu, tak krótki jest czas odnowienia tej umiejętności, że praktycznie co wbicie tej mega formy możesz sobie pozwolić na to, żeby użyć jej, czy to na przeciwniku, czy to na minionach. To prawda, ale z tego co się orientuję, to na jednej furii nie jesteś w stanie użyć dwóch ultimate. Oj, nie, no to była przesada. Tak jest. Więc nawet budując 40% CDR-u nie byłbyś w stanie tego zrobić. Wydaje mi się, że ktoś kiedyś usiadł i całkiem zmyślnie to przekalkulował. To sprawdzał, bo on lubi właśnie takie małe smaczki przemycać oczywiście. Dzisiaj także widziałem nawiązanie do tych starych przedmiotów do dżunglowania, Spirit of, tak dalej. Co tak, jeszcze? Też to niebieski widziałem. Ezreal był dostępny, Blue Ezreal z przedmiotem do dżungli. Mówiąc o dżungli, upada smok kolejny na konto Excel i on na pewno pozwoli im na szybsze podjęcie Barona na Shora, ze względu na to, że to jest drugi smok górski, a on zapewnia ci nie... on zapewnia ci te nie... Boże, jak się po polsku nazywał True Damage? Prawdziwe obrażenia. Nie. Nieuchronne. Nieuchronne. Ej, wejście od Excel. Chopstick w tarapatach, mimo wszystko jednak będą w stanie stąd wycofać inną teleportację, ale ta teleportacja się po prostu nie dopełni. Taxer to przeżył, jaki kompletny Krayzol wskoczył pod wieżę drugiego poziomu, eliminując przeciwnego strzelca i nawet Draven nie był w stanie zadać tych obrażeń. I nieuchronne obrażenia do struktur pomagają w tej nieuchronnej zagładzie Asus. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Nieustępliwość to jest tenacity po polsku i dlatego mi się trochę pomyliło. Więc te nieuchronne obrażenia na pewno będą tutaj pomagać zawodnikom Excel w podejmowaniu właśnie celów neutralnych czy tych struktur. A struktury dwie przed chwilą upadły na środku i to jednak jest mocny cios w odpowiedzi za tego Heralda na środku. Excel wydaje się przejmować kontrolę nad tą rozgrywką. No i tak, i mówiąc o rzeczach nieuchronnych, to jak na razie w taki właśnie sposób jawi nam się porażka Asus ROG Elite w tym meczu, bo mimo tego, że mieli swoje przebłyski, to teraz ta teleportacja od Darkrai'a na upadającą wieżę... Ojej, nie jestem do końca tego fanem. 21 minuta, dwa smoki górskie do konta Excel i... Myślę, że doskonale wiemy obydwaj, co to oznacza. Baron Nashor będzie kwestią
ledwie paru sekund, więc... Teoretycznie nie masz herosów, które specjalnie szybko sobie poradzą, oprócz Tristana. Jest Tristana, jest ten Sylas. Mogłeś mieć Cassiopeia, Mastera G. Ale Gnar też sobie całkiem nieźle radzi, pamiętajmy, jeżeli w ogóle Sendo będzie ze swoją drużyną. Nie ma dostępnej teleportacji, więc niewykluczone. Popatrz w ogóle, jak późna łza bogini zakupiona przez Zoira. Na tym Wiktorze. W ogóle... Łezka na Okej, ja rozumiem ten manewr, bo Zoir stwierdził, okej, teraz to już nie ma co budować przedmiotu z Sheena. W sensie ani Lich Bane'a, ani Iceborne Gauntlet nawet potencjalnie, chociaż to by się zupełnie nie przydało akurat w tej kompozycji. Ja muszę się wyskalować jak najbardziej, więc mnie to nie dziwi, że decyduje się na to. Pamiętajmy, że Hexcore oprócz suchego Ability Power daje ci też trochę many, więc to jest też na pewno istotne i trochę tego... W czystej teorii to nie jest zły zakup, ale też widać już intencje Asus, że raczej nie będziemy podejmować walki w tych etapach, raczej będziemy chcieli się po prostu wyskalować. To prawda i jeżeli w taki sposób już sygnalizujesz, co twoja kompozycja będzie robić, Excel bardzo dobrze to wykorzysta i już są zakusy pod tego Barona, widać rozstawiana wizja, także niszczenie totemu wizji przeciwnika i popatrzcie, co robi Panteon, to jest właśnie jego umiejętność specjalna, która tak świetnie działa na przeciwników, którzy są na bocznych alejach, chociaż teraz Kasing może mieć duże problemy, ale jednak dostępna ta tarcza, dostępne wyleczenie się i tutaj było blisko, żeby jednak wspierający Excel upadł, ale koniec końców 3-1 i to Excel pozbawia życia Zoira. Zoira, albo Zuara, no właśnie tak, Zuar. Też się zastanawiałem, gdyby to był francuski zawodnik, pewnie mówilibyśmy Zuar, ale nie jest to francuski top lanera Asus Rogar. No okej, okay. Po prostu, ten wyeliminowany i czy to pociągnie za sobą jakiekolwiek konsekwencje, bo widzimy Sendo na dolnej alejce pozostawiony sam sobie, sam na sam z wieżyczką i z demolisherem, a to oznacza, że jakiś tam... procent tego paska wytrzymałości wieży uda się uczknąć. Mimo wszystko jednak Excel w ogóle nie zamierza podchodzić pod tego Barona na Shora. Będą próbowali brać po prostu te darmowe struktury. Pamiętajmy, że wieże drugiego poziomu to jeszcze nie jest zbyt duży problem. Schody zaczynają się, kiedy musisz wziąć inhibitor bez Barona, bo przeciwnicy mają bardzo blisko swoją fontannę i tam mogą się dowoli regenerować. Ta wieża Veggiego już niejedną drużynę stestowała. Oj! Oj, Kolamax nie podkręcił tym razem swojego ultimate'a. No, ex-Miffy trochę tutaj się zadział. Będzie teleportacja ze strony Asus, żeby obronić samo podejście pod Barona oraz resztę kompozycji, ale to Excel ma tempo na mapie i także przed chwilą rozwikłaliśmy zagadkę. Ja jestem Scooby, ty jesteś Kudłaty, bo to jednak był Demolisher ze strony Sendo. Chociaż możliwe, że to Hjarnan w drugim drzewku zestrzelował się na Demolisha, ale raczej bym go o to nie... Nie, w sensie nie masz za bardzo co grać Gnarem z pierwszego drzewka z Resolve, kiedy nie grasz Demolishera. Nie masz żadnej tarczy dostępnej w swoim arsenale, więc ten Shield Bash tutaj nie będzie działał. To prawda. W każdym razie wieża drugiego poziomu już na drugiej alei została zniszczona. Excel naprawdę nieźle sobie radzi z tymi. I wydaje mi się, że Baron to jest tylko kwestia czasu i formalność, bo w tym momencie Asus nie ma jakkolwiek na to odpowiedzieć. Wiktor, raptem dwa przedmioty, no i oczywiście jeszcze wliczymy buty i Hexcore, więc no mimo wszystko trzy powiedzmy, ale nie będzie zbyt silny. On musi się zeskalować, on potrzebuje coraz więcej sztuk złota, potrzebuje czasu, żeby ta łza bogini, już teraz Serafina przerodzona, była w stanie się wystakować, a reszta kompozycji Excel bardzo przyspieszona, bo mamy trzy przedmioty dla Hjarnana plus buty, dwa dla Syndry plus buty. Oni są bardzo potężni, 25 minuta, masz te dwa smoki, zaraz kolejny, tym razem... Nawet trzy. I wszystko jak na razie według scenariusza, pierwszy smok oceaniczny, na tym EU Masters jak na razie, ale drugie smoki już o wiele bardziej kuszące i to Excel zgarnia je wszystkie, tak ser? Będzie próbował to inicjować, jak na razie trochę obity. Mimo wszystko jednak Excel gdzieś tam myślami jest już na górnej rzece i myślami gdzieś tam dotyka tego Barona na Shora, bo bez tego będzie po prostu trudno otwierać mapę. No rozumiesz, zarówno Bałkany, jak i Wielka Brytania, może nie nad oceanem, ale przynajmniej nad morzem, więc te smoki są na pewno dla nich w jakiś sposób przypominające o kraju zamieszkania, o ich pochodzeniu, ale teraz mówiąc o nie pochodzeniu, tylko podchodzeniu, Baron będzie w jakiś sposób atakowany przez obydwa zespoły, chociaż na boczną aleję wysłany jest Hjarnan i Tristana jest całkiem w porządku na bocznej alei, kiedy chcesz zrobić z nią ten manewr split pushu. Ze względu na to, że Hjarnan dysponuje teleportacją, w tym momencie ma bardzo dużo zasięgu i kto na niego stanie? Po prostu wysadzisz Wiktora czy Irelię, więc może sobie na to pozwolić. No i też pamiętajmy, jak świetnie radzi sobie Tristana właśnie z wieżyczkami, bo masz mieć naprawdę duży problem, jeżeli jesteś zwykłym strzelcem, a kiedy jesteś Tristaną, po prostu zakładasz bombkę na wieżę, strzelasz to je parę razy i... Do tego masz jeszcze dwa smoki górskie, czyli te nieuchronne obrażenia potęgują
twój wkład w niszczenie tej struktury. I to jest moment. To jest moment sam na sam z wieżą i ta struktura po prostu upada. Zawodnicy Asus na pewno będą musieli o tym myśleć. Darkrai'owi niedługo wraca teleportacja, ale też pamiętajmy, że Irelii wcale nie będzie łatwo zmierzyć się jeden na jednego z Tristaną, bo... Chociaż ta Tristana już jest w okolicy Barona, bo oczywiście, mówiąc o momencie, zaraz powinniśmy wrócić do tej rozgrywki. Wydaje mi się, że tutaj problem z połączeniem do samej Wielkiej Brytanii, skąd transmitowane są do nas te rozgrywki, zaraz jednak powinniśmy wrócić. Dostałem tutaj słówko od produkcji, że te problemy techniczne są rozwiązywane. O, jesteśmy także my, więc nie wróciliśmy do gry, ale wróciliśmy do nas. To też zawsze coś. No jak na razie, książkowa rozgrywka ze strony Excel. Na początkowym etapie rozgrywki było nieco wyboiście, ale potem już... Jak to Excel, mam wrażenie? Wydaje się, że to jest ten scenariusz, kiedy zawsze widzieliśmy... Słyszałem Gnara? Czy ty słyszałeś Gnara? Audycja radiowa? Tutaj gdzieś? Gnar, halo? Już ukrył się. Ukrył się. Wszedł do Trójkrzaka, nie mamy tam Warda. Aj, niefartowna sytuacja. Jednakże, może nawet nie audycja radiowa, ale zróbmy jakieś podsumowanie tego, tak wiesz, jeden odcinek podsumowujący. Jeden odcinek podsumowujący cały sezon. Excel dosyć gładko wzięło wszystkie struktury przeciwnika drugiego poziomu. Chyba jeszcze została tylko ta na górnej alejce. Popatrz, mają nagle Barona. O! Liczna sztuczka Excel. O, popatrz. Niczym królik z kapelusza ten Baron wyciągnięty, ale no tak powiedz mi szczerze, Tomku, czy ciebie to dziwi? 28 minuta, dwa smoki górskie, taka przewaga nasz grzech tego Barona nie zrobić. To prawda i wydaje mi się, że to jest ta kwestia, kiedy słabsza drużyna spotyka się z tą lepszą. To jest samograj dla Excel. Nawet nie robili jakichś specjalnych ruchów w początkowym etapie rozgrywki, czekali na błędy przeciwnika, następnie je wykorzystali, lepiej zagrali mapą, więc w zasadzie te wszystkie aspekty, o których mówiliśmy, których oczekiwaliśmy od Rogue, tutaj się zadziały. Po prostu Excel jest lepszą drużyną, lepiej indywidualnie, lepiej drużynowo. Nie macie co wiele zastanawiać. Naprawdę, będą oblegać. To będzie pierwsza wieża inhibitorowa, która naciskana przez Excel. Zobacz, że Asus nie myśli o tym, żeby dużo pola oddawać, ale kiedy super miniony napierają i są... Kiedy miniony wzmocnione Baronem, nazwijmy to w ten sposób, napierają, to masz duży problem, jednak Asus, proaktywny ruch i special wyeliminowany. Darkrai będzie próbował złapać Taxera i Taxer się posypał. Sendos z całkiem niezłym Gnarem i Kjarnan nie może strzelać. Tateless bardzo ładnie go zonuje. Trzy zabójstwa na konto Asus. Jeszcze czekamy na tego Guardian Angela, ale myślę, że Sendo raczej nie będzie w stanie stąd zwijać. Ostatni autoatak od Chopsticka. Trzy eliminacje ze strony Asus. Kjarnan może być bohaterem. No dlaczego Chopstick się nie splaszował na drugą stronę ściany? Może sam nie wiem. No ale tutaj ten heal i następnie bieganie wokół ściany obok swojego sojusznika było dosyć dziwne. Mimo wszystko, Asus 3-1, ściągnęli jeszcze Guardian Angela przeciwnikowi, wiele samonerów wykorzystanych, zdobytych, więc opóźnienie tempa bardzo im kupi wiele czasu, a tego czasu potrzebuje Viktor. I w tym momencie wygląda to całkiem nie najgorzej, jeżeli możesz tak określić 4000 sztuk złota straty. Czasu potrzebuje Viktor, czasu potrzebuje też trochę Irelia, aczkolwiek u Darkrai'a już te dwa jakże silne przedmioty, bo pamiętajmy, kiedy masz chociażby dwie postaci, które zadają obrażenia magiczne. Wtedy Wicent jest wyśmienitym wyborem i widzieliśmy, że Darkrai w ogóle zdecydował się na ten zakup w ogóle jako pierwszy. Pominął gdzieś tam Trinity Force, zostawił sobie tylko Fage'a. Tak. Teraz ma już dwa, trzy przedmioty, bo jest i Guardian Angel i na pewno na Infinity Zed czeka również Chopstick i się doczekał. Ten Draven będzie naprawdę bolał, bo pamiętaj Tomku, że Rapid Fire Cannon, Infinity Zed, jeden topór od Dravena to jest czasami połowa punktów zdrowia. Jedyny problem, jaki widzę z tym, to jest podejście pod jakiegokolwiek przeciwnika dla Dravena, bo Gnar ma mega formę. Musisz respektować to, że zaraz w ciebie błyśnie, użyje ultimate. Teraz przez chwilę nie błyśnie, bo dopiero co go użył, ale tak samo jest czy to z Sylasem, czy z Sejuani, którzy potrafią więcej zadać ci obrażeń niż ty im w tym krótkim czasie. No i do tego trzy poziomy przewagi dla Tristany. Ona korzysta świetnie z kolejnych poziomów ze względu na umiejętność pasywną, która zwiększa jej zasięg autoataków. I tutaj już nawet Draven z tym Rapid Fire Cannonem dosięgnie Tristanę nieco później niż ona jego. A często ten jeden autoatak w późniejszym etapie rozgrywki może zadecydować o tym, czy przeżyjesz, czy to ty przeciwnika wyeliminujesz. No i tak, szczególnie, że walcząc z Tristaną zawsze grasz na jej warunkach, bo to ona decyduje, kiedy cię odbić, a kiedy cię zostawić, więc pamiętajmy, że bez błysku i bez dobrej inicjacji Kjarnan będzie miał po prostu bardzo łatwą grę i widzimy, że zawodnicy Excel grają głównie wokół właśnie tej 17-poziomowej Tristany, która już dysponuje ogromnym zasięgiem.
Trzeba jednak przyznać, że Asus kupiło tutaj naprawdę dużo czasu tymi eliminacjami, bo kiedy tracisz Barona na Shora na jednym zawodniku, wtedy można powiedzieć, że tracisz dużo tempa, ale kiedy tracisz na trzech, to zaczyna się największy problem. Najważniejsze jest to, że Hyannan przeżył. Asus chociaż będzie szukało kolejnej inicjacji, ale tym razem jej nie znajdzie tak prosto i to może być problematyczne, oj, bo będą próbowali tutaj podchodzić. Taxer jednak ogromne obrażenia i Tasteless jest po prostu martwy. XL będzie podchodzić pod drugi inhibitor. Kiedy nie znaleźli dobrej inicjacji zawodnicy Asus, wtedy to wszystko zaczyna się po prostu sypać. Dwa inhibitory skruszone, a to oznacza, że XL będzie myślał o tym, żeby po prostu tę grę skończyć. No właśnie, problem jest taki, jeżeli nie skrócisz zasięgu względem przeciwników, oni mają te długozasięgowe postacie, jak Syndra, jak Tristana, mogą cię obijać, mogą zadawać te obrażenia i popatrz, ich naprawdę sporo wpada na kota Asus ROG i oni muszą oddać dwa inhibitory. Teraz nadchodzi fala z super minionami i prawdopodobnie to będzie to ostatnie natarcie. Tasteless jeszcze niedostępny przez 15 sekund. Asus ROG musi pociągnąć za spust i chyba próbują, aczkolwiek nietrafiony ten ultimate ze strony Ireli i po prostu Sejuani zostanie. Ale Wiktor żyje. Pamiętaj, że Wiktor żyje. Wiktor zadaje bardzo dużo obrażeń. Jeszcze to pole grawitacyjne bardzo ładnie ściągnie Taxera, ale Hyannan, mówiąc o obrażeniach, on też zadaje ich całkiem niezłą ilość, mimo wszystko jednak. Wezmą sobie jeszcze tutaj zabójstwo na Darkraju. Więc XL cały czas będą próbowali to kończyć, ale nie ma wzmocnienia od Barona, więc Wiktor bardzo szybko radzi sobie z tymi minionami. Wcale nie jest tak prosto podchodzić pod Nexus, kiedy raz za razem te lasery lecą w twoje stwory i te upadają po prostu pod naporem. XL się stąd wycofa, ale XL jest cały czas w natarciu. XL i tak będzie zadowolony z całej sytuacji, bo przeciwnicy nie posiadają dwóch inhibitorów, jednej wieży nexusowej. Dopiero teraz będą wstawać z martwych. Przed chwilą został zużyty chociażby ten Guardian Angel Direlli, a Baron właśnie się pojawił na Summoner's Rift, więc XL podejdzie pod drugiego stwora. I w tym momencie cztery smoki po ich stronie. Kolejny Baron powinien oznaczać zakończenie tej rozgrywki, jeżeli tylko uda im się go przejąć. A wydaje mi się, że jednak to będzie tylko kwestia czasu, ze względu na to, że te wzmocnione fale nadchodzą, chociaż jest teleportacja od Ireli. A jednak tak zagrana już teraz? To bardzo dziwne, wydawało mi się, że Darkrai... Ktoś musi dostać w bazie, prawda? No właśnie, i tylko teleportacja od Zoira jest dostępna, ale Wiktor w ogóle nie myśli o tym, żeby się cofać. Asus próbuje postawić wszystko na jedną kartę, bo wiedzą, że będzie im bardzo trudno obronić swojej bazy, kiedy oddadzą tego Barona na Shora dla XL. Mimo wszystko ci jednak nie myślą o tym, żeby pójść po 50-50. Sendo bardzo ładnie wyminął ultimate od Tastelessa i to chyba będzie naprawdę niezła inicjacja od Gnara. Widzimy pierwsze zabójstwa już na konto XL. Cały czas strzela tutaj Hyannan, aczkolwiek Zoir też trochę obrażeń dokłada i Sendo musiał tutaj umrzeć. Dwóch za jednego na korzyść XL. Miniony w bazie zniszczyły właśnie wieżę inhibitorową, raczej nexusową, on może po prostu zakończyć tę rozgrywkę, są teleportacje, special także będzie atakował tego nexusa i wydaje mi się, że Hyannan to musi być koniec. Czas. To musi być koniec, albo inaczej, XL straci naprawdę sporo tempo, ale jednak miniony wchodzą to będzie koniec. Z trzech stron, zalały, Zergrasz! I koniec, i mamy zwycięstwo dla XL 5-0, ci panowie z Wielkiej Brytanii całkiem sobie radzą w tej fazie play. Całkiem, ale no nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to było piękne, fenomenalne, spektakularne League of Legends i że było wolne od potknięć przede wszystkim, bo XL naprawdę wtedy, kiedy potrafią wygrywać te środkowe etapy gry, powiedzmy w ten sposób, potrafią wygrywać nawet ten początek, problem zaczyna się wtedy, kiedy